Nazywam się Jacek Rodziewicz, jesteśmy w Toruniu, w Odnowie, w sali 07. W tej sali odbywały się próby Republiki, to była sala przeznaczona dla Republiki, więc tutaj była Republika i później Opera. Ja miałem to wielkie szczęście, że mogłem uczestniczyć w tej historii i chciałem Państwu bardzo serdecznie i Wam wszystkim, kochani, polecić książkę Leszka Gnoińskiego, która jest takim źródłem ogromnej wiedzy na temat historii całego zespołu. Klub Subway był mniejszy i koncert wyszedł bardziej kameralnie. Na miejscu zaskoczył ich Kobra, który akurat przez jakiś czas mieszkał nieopodal. Jak wspomina Krzywy, przyszło wielu Polaków, zresztą szefem był Polak z pochodzenia. Po występie muzycy zostawili sprzęt w klubie. Następnego dnia okazało się, że ochroniarz potrącił Grzegorzowi sampler AKI, który spadł na podłogę i przestał działać. W Polsce nie dałoby się go naprawić, więc korzystając z tego, że są za granicą, zaczęli szukać odpowiedniego miejsca w Niemczech. W Bonn znaleźli serwis współpracujący z zespołem Kraftwerk, ale to było zupełnie nie po drodze do Polski. Grzegorz zarządził, że Biolik, Tolak i Ciesielski wracają do kraju, a on, Zbyszek i ja zostajemy i jedziemy następnego dnia do Bonn, wspomina Jacek Rodziewicz. Do rana pili w Subway tequilę ze współwłaścicielem. Jedną kończyliśmy, to wystawiał następną. Potem poszła w świat legenda, że zjedliśmy dwie skrzynki cytryn, mówi Krzywy, śmiejąc się. Następnego dnia na kacu wsiedli w Mercedesa Grzegorza i pojechali do Bonn. Gdy Republika się rozpadła, a Paweł wyjechał do Londynu, Jacek zaczął dżemować ze Sławkiem. Wieczorami Sławek przeważnie bywał w Odnowie, więc grywaliśmy razem. Czasami przychodził Krzywy, Szybki Kazik, Kobra i muzykowaliśmy do rana w salce 07, wspomina Rodziewicz. Wszyscy spotykali się, rozmawiali ze sobą, wymieniali spostrzeżeniami. W tyglu kulturowym wrzało. Ludzie wzajemnie się kształtowali. Gdy Rodziewicz zaczął grać rocka 013, Zbyszek powiedział mu, że po powrocie Pawła stworzą nowy zespół. Do spotkania Jacka z Pawłem doszło jednak przypadkiem, bo w pociągu relacja Warszawa-Toruń. Paweł wracał akurat z Londynu, a Jacek z jakiegoś nie pamięta już z jakiego koncertu. Już wtedy wiedziałem, że jest zespół, że jest koncepcja, ale nie chciałem mu o tym mówić. Tylko próbowałem go podpytać, co sądzi, czy może ma ochotę, czy nie ma, czy będzie chciał. Ale Paweł myślał już o powrocie do Anglii i powiedział od razu, że pomysł kompletnie bez sensu. Szczerze mówiąc, zmartwiłem się. Jednak Kuczyński szybko zmienił zdanie i rozpoczęliśmy próby, oczywiście w Odnowie. Pojawiła się też nazwa, Opera.